Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, dzisiaj kolejny film z cyklu Zakup Srebra na giełdzie staroci. Mamy 1 października, w Bytomiu odbywa się Bytomski Jarmark Staroci i ja też właśnie tam dzisiaj rano się wybrałem, żeby poszukać jakichś fajnych monet do mojego zbioru. A co udało mi się kupić, to właśnie dzisiaj Wam pokażę. Zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Zapraszam do subskrypcji, włączcie dzwoneczek, tym samym nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Szanowni Państwo, jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że od dłuższego czasu interesuję się monetami, które określam mianem szarej strefy, czyli monety srebrne, zazwyczaj z dużą zawartością srebra, czyli z wysoką próbą, które jednocześnie nie są jakoś specjalnie drogie, gdzie ta premia jest rzędu 20-30-40%. Te monety są pewnego rodzaju alternatywą dla monet bulionowych. W tej chwili sytuacja nam się już uspokoiła, da się bez problemu kupić monety bulionowe z premium rzędu 20%, ale jeszcze nie tak całkiem dawno 30-40% na monetach bulionowych wynosiło premium. Ja uznałem, że jest to zdecydowanie zbyt dużo i przerzuciłem się częściowo właśnie na zakup i budowanie pewnego rodzaju kolekcji monet obiegowych. W ten sposób udało mi się dotrzeć do bardzo fajnych monet Łacińskiej Unii Monetarnej, troszeczkę z monet z Cesarstwa Niemieckiego, czy też z monet Stanów Zjednoczonych. I właśnie takich monet zazwyczaj, jak jestem gdzieś na giełdzie, szukam. Monet, które, tak jak wspomniałem, są stosunkowo niedrogie. Mówiąc niedrogie, mam tutaj na myśli przede wszystkim wartość tak zwanej premii, czyli wszystko to, co płacimy powyżej ceny spot, a jednocześnie są pewnego rodzaju urozmaiceniem mojej kolekcji. No i to, co dzisiaj tutaj widzicie na ekranie, to właśnie są monety, które idealnie wpisują się w te kategorie. Słuchajcie, wszystkie monety, które tutaj Wam dzisiaj pokazuję, to monety o próbie 900, tak? I zacznijmy sobie od dolnego rzędu. Tutaj mam na samym dole po prawej stronie monety, których jeszcze nie miałem i przyznaję, że w ogóle ich wcześniej nie miałem z nimi do czynienia. To są monety z Ameryki Południowej, konkretnie z Wenezueli, Bolivary. I słuchajcie, no tak się zbiegło, że gdy dzisiaj zacząłem szukać informacji na temat tych monet, no to przy okazji dowiedziałem się, że właśnie dzisiaj w Wenezueli nastąpiła kolejna denominacja i ponieważ, no jak wszyscy wiedzą albo i nie, w Wenezueli inflacja dość mocno się rozgościła, delikatnie mówiąc, obcinają 6 zer z banknotów. To taka ciekawostka. Natomiast te monety, które tutaj mam, to są monety z Wenezueli, ale z okresu, w którym Wenezuela należała do Łacińskiej Unii Monetarnej i późniejszego, ponieważ Wenezuela wybijała monety w standardzie francuskich 5-frankówek. Tutaj mamy dla porównania jedną obok, natomiast wybijała je zdecydowanie dłużej, bo aż do roku 1936. I słuchajcie, tu Wam pokażę, jak te monety wyglądają. Wezmę dwie skrajne. Najstarsza z tych monet, które tutaj jest, to jest rocznik, słuchajcie, 1886. Tutaj mamy herb Wenezueli. I tutaj Bolivar. Tak to wygląda. A najmłodsza z całego tego zestawienia to jest właśnie ten rocznik, słuchajcie, 1936. Czyli udało mi się trafić właśnie tą monetę z ostatniego roku wybijania tych monet. Przypomnę, tak jak 5-frankówki francuskie, 25 gram, srebro próby 900. Daje nam to 22,5 grama czystego srebra na monetę. I słuchajcie, ja będę tutaj mówił, ile za te monety płaciłem, po to, żeby mieć pewnego rodzaju punkt odniesienia do tego, co Wam powiedziałem na początku, czyli że szukam monet, które nie są drogie, patrząc czysto na premium. Te monety, słuchajcie, kosztowały mnie 82,50 za sztukę. Słuchajcie, kolejna moneta, którą tutaj mam przed Wami, to Herkules z roku 1849, mennica Bordeaux, K, tutaj mamy na dole. Słuchajcie, ta moneta kosztowała mnie 100 zł i wziąłem ją tylko dlatego, że akurat nie miałem
tej kombinacji rocznika i mennicy. Jest tutaj delikatnie wyszczerbiona, więc można powiedzieć nic jakoś specjalnie fajnego, jeżeli chodzi o wygląd, ale spełnia kryteria, ląduje w moim zbiorze. I słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy tych monetach, to tutaj warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Ja przypomnę, że tutaj pod filmem znajdziecie informację o arkuszu kalkulacyjnym, z którego ja korzystam. Jeżeli chcielibyście taki arkusz nabyć, to zapraszam do opisu pod filmem. Łatwo mogę sobie przeliczyć, że w przypadku Francji, czy generalnie monet pięciofrankowych Łacińskiej Unii Monetarnej, 25 gramów, srebro próby 922,5 czystego. Sama zawartość srebra w dniu 1 października 2021 roku, tutaj mamy wartość 63, no niecałe 64 złote. Więc jeżeli sobie przeliczymy, to w przypadku tych boliwarów 30% nie wyniosła premia. No tej monety za 100 zł nie będę przeliczał, bo wiadomo, że ta premia jest dużo wyższa. Słuchajcie, idziemy dalej. Idziemy dalej, co mam następne tutaj w tym zestawieniu. Mam, słuchajcie, bardzo fajny zestaw monet Walking Liberty. To są pół dolarówki. Rocznik 35, a potem cały zestaw od roku 41 do 47. Również w całkiem fajnych, przyzwoitych stanach. No słuchajcie, te monety również stosunkowo drogie. Drogie, no one wykraczają troszeczkę ponad to, co sobie przyjąłem, jeżeli chodzi o tą moją szarą strefę, no ale między innymi dlatego, że trafił się taki fajny zestaw rocznikowy i że dlatego, że te monety są w no, dosyć przyzwoitych stanach, zdecydowałem się je kupić. 43% powyżej ceny spot płaciłem za pojedynczą monetę. To, co mam dalej, również pół dolarówka. Tutaj mam rocznik 1949, Benjamin Franklin. W tej samej cenie co te monety, 43,50. I później mam jeszcze jednego Franklina z roku 1951, ale ta moneta była, no za tą monetę zapłaciłem 50 zł ze względu na to, że no po prostu jest w pięknym stanie. Więc tą sobie po prostu odłożę do kolekcji. I słuchajcie, na samej górze cztery monety, cztery. No muszę przyznać, że jestem bardzo pod wrażeniem, zwłaszcza jednej z tych monet, ale zostawię ją na koniec do pokazania. Cztery monety jednodolarowe, tak zwane dolary Morgana z roczników 1885, 88, 1900 i 1921. Te monety, no już nie wliczam ich tutaj do tego taniego srebra, ponieważ no w przypadku tych monet również możemy sobie zerknąć do mojego arkusza. Sama zawartość srebra to jest wartość około 68 zł. Natomiast taką monetę ja za nie płaciłem, słuchajcie, po 140 zł za sztukę. No czyli tu mamy przebitkę ponad dwukrotną, no ale umówmy się, że te monety w tej chwili już nie są kupowane czysto ze względu na zawartość srebra. Są to bardziej monety kolekcjonerskie. Pokażę Wam, jak one wyglądają, bo naprawdę fajne stany udało mi się dostać. Ja, tak jak już wiecie, bardziej skupiam się na Łacińskiej Unii Monetarnej. No, te monety kupiłem między innymi dlatego, że uważam, że 140 zł to jest całkiem fajna cena jak za te stany. No więc będą do kolekcji. Zrobimy tutaj, dobra, ostrość. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo fajne. 85. 88. Tu swoją drogą, gdy wprowadzałem sobie do katalogu Ucoin 88, od razu wychodzi ostrzeżenie, że istnieje wiele kopii tej monety i należy na to zwracać uwagę. Natomiast ja te monety oczywiście sprawdziłem magnesem, zważyłem. Wszystkie parametry się zgadzają. Fajna monetka. 1900. Również bardzo ładny stan. Tak to wygląda. I słuchajcie, na sam koniec rocznik 1921, czyli ostatni rocznik bicia tych monet, ale tutaj chciałem Wam pokazać, jak ta moneta świetnie się prezentuje, jeżeli chodzi o stan, bo naprawdę piękna patynka. Widać, że była w obiegu, ale musiała być w tym obiegu bardzo krótko, bo stan jest naprawdę, naprawdę świetny. Jeżeli bylibyście zainteresowani, jak ceny tych monet się kształtują,
to tutaj nie polecam sprawdzania na istniejących aukcjach czy ogłoszeniach na Allegro, no ponieważ no bardzo często ludzie wystawiają te monety, mówiąc wprost, z cenami kosmicznymi, które mają się nijak do cen, gdzie, jeżeli mówimy oczywiście o ofertach kup teraz, które mają się nijak do cen, po których te monety są sprzedawane na przykład na aukcjach. Natomiast możecie sobie wejść na archiwum Allegro, tak wpisując adres, i jeżeli w wyszukiwarce wpiszecie 1 dolar 1921 na przykład, no to dostaniecie całą listę chronologicznie ułożoną, za ile te monety się na Allegro sprzedawały. Warto sobie takie coś też przejrzeć, no bo to nam daje pewnego rodzaju informacje, czy za taką monetę przepłaciliśmy, czy nie, to raz, a dwa, że pozwala nam też zobaczyć pewnego rodzaju trend, jeżeli popatrzymy sobie na starsze aukcje, jak te ceny się kształtowały i jak te ceny kształtują się dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Jeszcze raz przypominam Wam, jeżeli bylibyście zainteresowani arkuszem, zapraszam do linku pod filmem. Jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem srebra na portalu Szlachetne Inwestycje, pamiętajcie o kodzie rabatowym. Osobny kod na srebro, osobny kod na złoto. Jeżeli ktoś nie śledzi, a myślę, że wszyscy raczej, którzy tutaj zaglądają na kanał na bieżąco, śledzą trendy, jeżeli chodzi o cenę srebra, no wiemy, że w tej chwili mamy dołek, czy to będzie dołek lokalny, czy raczej jesteśmy w trendzie spadkowym, no tu nie podejmuje się wyrokowania, natomiast ja przyznaję, że traktuję to jako pewnego rodzaju okazję do zakupów, a z kodami będziecie mieli jeszcze taniej. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Zapraszam Was na kolejne materiały, które dla Was szykuję. Dzięki, cześć.